Skąd się wzięło zainteresowanie pana muzyką? No to musiałbym sięgnąć chyba jakieś 20 parę lat wstecz, bo ja zacząłem grać na klawiszach, jak miałem 5 lat w ogóle. To za sprawą mojego starszego brata, Roberta, który grał na akordeonie, na klawiszach przeróżnych. Ja go podglądałem gdzieś tam z boku i w pewnym momencie mi się też zachciało grać. No i tak już zostało do dzisiaj. Ale moja mama też zawsze zaszczepiała we mnie jakiegoś tam muzycznego bakcyla. Puszczała bardzo dobrą muzykę w domu. Ja dzięki niej zakochałem się w muzyce Eltona Johna, Billy Gogella. Miłość queenowska też jakby jest inspirowana tymi działaniami matczynymi. Także no to już trwa dobrych ponad 20 lat. W wieku 15 lat założył pan zespół z trójką przyjaciół, The Wills, w którym jest pan wokalistą, autorem i współautorem piosenek. Tak, no to były piękne czasy. To był w ogóle pierwszy mój zespół, jaki założyłem. No i to był taki okres wtedy, kiedy te marzenia o tym, żeby zostać lekarzem, chirurgiem, bo o tym kiedyś marzyłem, nagle się gdzieś tam rozprysnęły. No i ta wielka miłość do sceny, do rock'n'rollowego stylu życia pochłonęła mnie bez reszty. Ta przygoda z The Willisami trwała chyba 5 czy 6 lat. Napisaliśmy wtedy dużo fajnych piosenek. I to był bardzo inspirujący okres. Zresztą te utwory, które wtedy powstały, czy to były głównie moje utwory i teksty, też gdzieś tam pisane wspólnie, trochę chyba z chłopakami do niektórych utworów. Moja mama też się wtedy włączała, taki rodzinny biznes, żeśmy sobie tam wtedy założyli muzyczny. I do dzisiaj te piosenki gram. I zresztą też mam taki niestety plan, żeby w przyszłym roku wydać te piosenki w formie takiego bonusu, ale to będzie taka niespodzianka dla fanów, więc myślę, że powiem o tym więcej za jakiś czas. Jest pan finalistą pierwszej edycji Mam Talent i zwycięzcą trzeciej edycji The Voice of Poland. Co skłoniło pana do udziału w tych programach? Z Mam Talent to była historia taka troszeczkę zaczynająca się od dramatu, bo to był 2008 rok, pamiętam. I wtedy zmarł mój przyjaciel, człowiek, który bardzo mi pomógł w mojej muzycznej drodze. On objął swego rodzaju taki i artystyczny, i duchowy mecenat nad moim artystycznym życiem i nad moim zespołem. To był człowiek, który też poniekąd zastępował mi ojca wtedy. Bardzo przeżyłem jego śmierć. Zmarł na raka. Przez 2 lata w sumie czekaliśmy na jego śmierć. Ja kompletnie nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Nagle wszystko się rozpłynęło, rozwaliło. Perspektywy się kompletnie rozmyły, jakichkolwiek działań. Płyta, którą wtedy nagrywałem, też nagle stanęła i do dzisiaj te traki gdzieś tam zostały w studiu i są nie do ruszenia. Przez 3 miesiące w ogóle nie grałem, nie koncertowałem, nic się ze mną nie działo kompletnie, totalnie załamany. Gdzieś tam zobaczyłem na jakiejś stronie internetowej, że jest taki program, to w ogóle pierwsza edycja była wtedy w Polsce. I totalnie beznamiętnie, bez jakichkolwiek oczekiwań, bez pisania sobie jakichś scenariuszy, poszedłem na casting i tak jakoś dotarłem do finału. Zupełnie nie wiem jak i czemu. Mało co pamiętam z tego programu. Naprawdę był bardzo ciężki rok w moim życiu. No i potem jakoś tak się dalej potoczyło. No, dalszy okres, no to jest już historia, myślę, na pół godziny rozmowy przynajmniej. Mimo że śpiewa pan od bardzo dawna, pana kariera muzyczna nabrała takiego tempa po wygranej właśnie w The Voice of Poland. Co po tej wygranej się zmieniło? Chyba wszystko się zmieniło. Myślę, że wszystko. Począwszy od mojego życia prywatnego, kończąc na życiu zawodowym. Mówię o życiu prywatnym, dlatego że bardzo rzadko bywam w domu, coraz rzadziej. Co jest związane oczywiście z moim zawodowym życiem, bo coraz więcej gram. No to jest bardzo budujące i cieszę się z tego,
że no mogę te wszystkie piękne miejsca w Polsce zwiedzić, zagrać dla wielu ludzi. I że ci ludzie chcą, że przychodzą na nasze koncerty, że czekają. Jest teraz większa rzesza fanów na moim fanpage'u facebookowym. To też dodaje skrzydeł. Ale myślę, że najważniejsza rzecz, która się zmieniła, to chyba tutaj u mnie w głowie. To bardzo mnie podbudowało. To wszystko, co się wydarzyło w programie, to wszystko, czego się nauczyłem w programie przede wszystkim. Wygrana swoją drogą, oczywiście, to daje jakiś tam motor do pracy, tak, i uskrzydla, na pewno. Ale te kilka miesięcy spędzonych w programie wspaniałymi ludźmi, mówię tutaj o uczestnikach, ale również z niesamowitymi profesjonalistami, muzycy, z którymi graliśmy, i cała ekipa pracująca przy programie. Nauczyłem się tylu rzeczy, ile nie nauczyłem się w ostatnich kilku latach swojego życia chyba. To była taka szkoła sceny i muzyki w pigułce. I dzisiaj z tego bardzo korzystam. Otworzył mi się umysł, totalnie otworzył mi się umysł. Zmieniłem myślenie w wielu kierunkach, jeżeli chodzi o muzykę. I to zaowocowało bardzo ciekawymi inspiracjami muzycznymi. Od kilku tygodni siedzę i piszę. Napisałem dużo nowych piosenek. I mam nadzieję, że już niedługo Państwo będą mogli je usłyszeć na mojej debiutanckiej płycie pod koniec tego roku. Wygrana w programie wiązała się z podpisaniem kontraktu z firmą płytową oraz z wygraną w wysokości 50 tysięcy złotych. Na co Pan przeznaczył tą kwotę pieniędzy? 45, bo 5 tysięcy mi Państwo zabrało. Wyremontowałem samochód, tak jak obiecałem. Przyjechaliśmy dzisiaj nim na koncert między innymi, więc samochód pracuje. A reszta pieniędzy czeka nadal i to będą pieniądze przeznaczone na dofinansowanie nagrań płyty i innych działań związanych z promocją i produkcją płyty. To nie tylko samo nagrania, ale również teledyski, promocje i tak dalej, więc oczywiście wytwórnia bierze w tym czynny, intensywny udział, ale to jest tak troszeczkę jak z kredytem mieszkaniowym. Wkład własny jest bardzo istotny. Człowiek czuje się dużo bardziej autonomiczny i tutaj w przypadku twórczości jednak ta autonomia i niezależność jest bardzo istotna, więc te środki też bardzo mi w tym pomagają. Podczas finału zaśpiewał Pan swój kawałek How to Win. Jest to jedna chyba z pierwszych piosenek. Jak ona powstała? Jedna z pierwszych, dokładnie. I chyba trzecia, którą napisałem. Pamiętam dokładnie. To była piosenka How to Win a Love. Tak brzmi dokładnie tytuł tej piosenki. Tę piosenkę w ogóle napisaliśmy już razem z Zywilsami. Siedzieliśmy na próbie u chłopaków w domu. Wtedy w The Willisach grało dwóch braci, Łukasz i Marcin. Łukasz to był gitarzysta, Marcin to był perkusista nasz. I u nich w domu mieliśmy salę prób na poddaszu. Myśmy wyłożyli jakimiś tam tymi opakowaniami z jajek, które wygłuszają świetnie. I tak robiliśmy pierwszą salę prób. Siedzieliśmy tam w tej sali i z basistą, z Maxem sobie tam plumkaliśmy. Coś tam improwizowaliśmy i Max nagrał kilka akordów, ja za tym podążyłem i zrobiłem do tego melodię i zrobiliśmy aranż, więc to był taki współutwór trochę. Max miał w tym bardzo duży udział. No i potem dalsza praca z zespołem. Chyba miałem 17 lat miałem wtedy. Tak. To pierwsza piosenka o miłości, taka moja, jaką napisałem. I z mamą zrobiliśmy tekst. Ja przetłumaczyłem część tekstu mojej mamy, ja dopisałem resztę. To była taka komunistyczna praca, nie? Taka wspólna trochę. Z czego Pan czerpie inspirację właśnie przy tworzeniu muzyki, przy pisaniu piosenek? Wszędzie są inspiracje. Wszystko nas może inspirować. Ludzie, miejsca, wydarzenia, nawet najprostsze rzeczy, które wydawałyby nam się nijakie, potrafią czasem przypomnieć o jakichś różnych ciekawych wydarzeniach. Bardzo dużo inspiracji gdzieś tam nagle spływa na mnie podczas podróży.
No i dzieci mnie inspirują. Potrafią doprowadzić mnie nieraz do szewskiej pasji, ale potrafią nieraz mi tak rozczulić, że naprawdę wymiękam i jakby takie skrajne emocje, które mi towarzyszą, bardzo inspirują. Różnego rodzaju informacje, które do nas docierają, choćby nawet z mediów, które też wzruszają i wręcz nieraz przyprawiają zdumienie. Inspiracją może być wszystko, inspiracje są wszędzie, czasami sami dla siebie można być inspiracją, odkrywając jakieś nowe doznania, jakieś nowe umiejętności. Jest pan osobą bardzo popularną w tej chwili. Jak pan sobie radzi z tą popularnością? Ja nie jestem popularny. Zawsze to staram się sprostować. To jest tylko rozpoznawalność. Myślę, że to jest kilka etapów tego całego fejmu. Zaczyna się chyba od rozpoznawalności. No do tego, że przypadło mi w udziale oczywiście uczestniczyć w takim pięknym programie, jakim jest The Voice of Poland. Oglądalność to by była całkiem spora. No i jeszcze to wygrana oczywiście tam to wszystko ładnie przyprawiła. Nie czuję popularności z bardzo prostej przyczyny, dlatego że jeszcze nie czuję się artystą, który zapisał taką swoją kartę w historii muzyki. Jak na razie udawało mi się z lepszym lub gorszym skutkiem wykonywać czyjeś utwory. Czekam zatem na moment, kiedy w końcu wezmę do ręki swoje kolejne dziecko, moją debiutancką płytę i wtedy już będę mógł mówić o tym, że buduję swoją popularność. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda taki dzień z życia Mateusza Ziołka? To zależy, czy jestem w domu, czy jestem w trasie. Bo jak jestem w domu, to zazwyczaj budzę się o 6-7 rano i wtedy już mój syn mnie przywraca do życia. Więc normalne czynności, szybko muszę się ubrać, odprowadzić go do żłobka, ogarnąć jakieś tam śniadanko. Jeżeli czas mi na to pozwala, to bardzo często rano siadam do komputera albo do klawisza, żeby sobie jakieś tam pomysły powgrywać, zapisać, albo żeby sobie po prostu poćwiczyć. Ale głównie w ostatnich dniach no to spędzam czas na przejazdach, na podróżowaniu, na organizacji sobie życia wszędzie, gdzie tylko jestem, bo mnóstwo koncertuję. 70% chyba mojego życia w ostatnim czasie to są podróże. Więc pracuję gdzieś tam w wolnych chwilach, w pociągu, w hotelach. A jak jestem w domu, to staram się wykorzystać ten czas maksymalnie dla swoich dzieci, bo też mi tego brakuje. Więc jakby to jest taki okres bardzo zimny. Nie mam rytuału codziennego. Właśnie nie wiem, czy szkoda, czy nie, bo chyba nie potrafiłbym tak żyć od 8 do 15 codziennie i w takim regularnym rytmie. Zanudziłbym się na śmierć. No moje życie jest pełne niespodzianek. Plan tygodnia potrafi się zmienić kilka razy w ciągu tygodnia, jednokrotnie. I moi bliscy są już do tego przyzwyczajeni. Przy czym dziękuję im za cierpliwość, bo naprawdę życie ze mną chyba wymaga bardzo dużej cierpliwości. I to cały czas dzieje się coś nowego. Jakie ma pan plany na najbliższą przyszłość? To zależy, o jakiej najbliższej przyszłości mówimy. Ja bym tak wziął za najbliższą przyszłość najbliższe 2 tygodnie. I w przeciągu tych najbliższych 2 tygodni mam zamiar skończyć utwór Najdalej, który zagrałem w finale The Voice. Chcę go nagrać teraz w formie takiej już oficjalnej, żeby ludzie mieli go namacalnie, mogli sobie go odsłuchać w każdej chwili. To będzie taka zapowiedź mojej płyty. I chciałbym też skręcić klip do tej piosenki. Myślę, że czas nam na to pozwoli. I to jest plan na najbliższe 2 tygodnie. No i jeszcze świetnie wypaść w Opolu, ale to jest taki poboczny plan przy tym wszystkim. A lipiec, sierpień nie jest bardzo obfity w koncerty, z czego wbrew pozorom się cieszę, bo będę miał właśnie dużo czasu na to, żeby posiedzieć sobie jeszcze, popieścić moją płytę, troszkę odpocząć. Może znajdą się jakieś 2-3 dni, żeby wyjechać gdzieś z dzieciakami, chociaż nad jezioro czy nad morze, żeby troszeczkę odsapnąć. Czego możemy panu życzyć? Myślę, że przede wszystkim siły i weny. I żeby inspiracje mnie nie opuszczały. Żeby na mnie wpadały wszędzie, gdzie tylko jestem. Jak na razie wpadają. My ze swojej strony życzymy siły i weny. Dziękuję ślicznie za rozmowę.